Państwu, wszystkim Polakom, fanom motorsportu, życzenia świąt niosących spokój, radość i wypoczynek, wypełnionych miłością. No tak, dołączę się do mojego przyjaciela Jurka, bo rzeczywiście to jest piękny okres. Ja już wybiegnę trochę dalej, żeby ten nowy rok był lepszy, był spokojniejszy, żebyśmy się wszyscy cieszyli i żebyśmy się mogli spotykać. Życzymy. Życzymy, tak. Krzysztof Hołowczyc i Jerzy Mazur. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, bo bez zdrówka nie ma niczego, zdrowia się nie da kupić. Dużo szczęścia, pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń. Wszystkiego najlepszego na nowy rok. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i czego sobie życzą. Wszystkiego najlepszego i nawzajem. Wszystkiego dobrego dla całej rodziny, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i żeby się spełniły wszystkie ich życzenia. Chciałabym złożyć życzenia mojej rodzinie z Wrocławia, z którymi nie mam kontaktu, tak samo z Rzeszowa i z Sokółki, których niestety nie mogę zobaczyć święta i bardzo rzadko ich widuję i bardzo serdecznie ich pozdrawiam. Życzę przede wszystkim mojej rodzinie zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń i moim bliskim i całym Makowicom I love you. A, takie zaskoczenie. Może dla męża wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego najlepszego, wesołych świąt dla mojej rodziny. No i żeby te święta były udane razem z innymi. No, wszystko. A ty chciałbyś? Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. No, znaczy przede wszystkim zdrowia. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, łask Bożych i wszystkiego, wszystkiego dobrego. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. No więc życzę Wam wszystkiego dobrego, cierpliwości do mnie. Żeby ten rok był lepszy niż kończący się 2016. No, żeby nie zabrakło dobroci i takich zwykłych, codziennych, dobrych dni. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia wszystkiego najlepszego, dużo zdróweczka, szczęśliwych dni, no i dużo, dużo, dużo miłości. Wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, no i w świąt w gronie rodziny. Całej rodzince, no to na pewno chciałabym żyć dużo zdrówka i żebyśmy się wszyscy spotkali w święta. Wesołych świąt dla mojej rodziny i dla Nikoli rodziny. A, to i... ja. No. To moja rodzina. Dziękuję bardzo. To teraz Nikola. Wszystkiego najlepszego dla Agaty rodziny i dla mojej rodziny. Pasuje? Wszystkiego najlepszego. Co więcej, zdrowia. Chciałam życzyć mojej rodzinie pięknych świąt. Dużo zdrowia, radości, odpoczynku i wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze. No to życzymy wszystkiego dobrego całej rodzinie i wszystkim mieszkańcom Świdnicy. Dokładnie. Ja potwierdzam. Wszystkiego najlepszego do święta. Chciałabym złożyć życzenia, serdeczne życzenia dla naszych czytelników Region Fakty, dla naszych przyszłych czytelników Region Fakty. Zapraszam wszystkich do czytania. A teraz oczywiście składam życzenia dla mojej ukochanej rodziny, przyjaciół i przy okazji składam życzenia dla mojej kochanej koleżanki Moniki. Dla całej Świdnicy od Mikołaja i Imbira dużo życzeń składam dla wszystkich Świdniczan i nie tylko. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, wygrania totolotka. Pomocnik chciałby coś powiedzieć? Powiedz coś konkretnego. Ho, ho, ho. Dzięki. Cześć rodzinko. Chciałem Was pozdrowić, życzyć najlepszych świąt bożonarodzeniowych. Dużo cierpliwości dla mnie i pozdrawiam moją ukochaną, najpiękniejszą dziewczynę Magdę. Hej.